Dzień dobry, Boże Ciało. Dzisiaj dojechaliśmy do Temeszowa. Namiot rozbity. Proszę bardzo. I idę na obchód, a jutro spływ kajakowy. Rzeka San. Dzisiaj ognisko i wieczór zapoznawczy, a jutro płyniemy. 2 dni w kajakach, aż dopłyniemy do Krasiczyna. Błękitny San. Ja bym powiedział, że w kolorze kakao. Minęło 1,5 godziny, może 2. Sąsiadów przybyło. Proszę bardzo. Ojej, spłoszyłem. No, na razie znaleźliśmy stary kościół. Na szczęście złamało się drzewo, zepsuło ogrodzenie. Możemy sobie podejść bliżej. To jest godzina 20, zerwał się wiatr, coś kropi, nie wiem czy będzie padać. Moje prywatne ognisko, tu mi Państwo użyczyli swojego ognia na kiełbaski, tam siedzi reszta przy drugim ognisku, ale tutaj pieczenie kiełbasek było bezproblemowe. Dlatego też zdecydowałem się, że tutaj z bratem sobie zrobimy kolację, teraz można dołączyć do reszty. Dobry. Jest 4:30, ale ja już się wyspałem. Poszedłem spać o 9:30, bo zaczęło padać. Szedłem na taki spacerek wzdłuż Sanu i liczyłem na jakiś wschód słońca, ale jeszcze chyba wiatr nie rozgonił chmur po tych wczorajszych deszczykach. No i chyba będzie tak jak jest, także nic specjalnego. Patrzę, czy się stan wód nie podniósł. Rozmawiałem wczoraj z jednym panem. Pozdrowienia dla pana. Pan od przewracającego się namiotu. A i pan mówił, że tutaj to jest tak no do kostek, do kolan. Natomiast czy teraz jest trochę więcej? A nawet żeby było do pasa, no to co to jest na kajak? Szkoda tylko, że ta woda taka kawa z mlekiem, o, a nie Błękitny San. Tak. Godzina 8, trwają gorączkowe przygotowania, składamy się. Nasz namiot się dosusza po deszczykach. Przybyło ludzi, za chwilę oficjalne śniadanie i o 10:00 chyba wypływamy. Kajak wybrany, kamuflaż mamy miejski, bagaje nie pod kolor, może się zamienimy, będzie to tak, kajak żółto-zielony, pomarańczowe bagaje. Aleś naładował! No tam do tej pani.